Polskie lasy są domem dla wielu gatunków zwierząt, które zachwycają swoim pięknem i różnorodnością. Dzisiaj przedstawimy 10 zwierząt, które można spotkać w polskich lasach. Pierwsze zwierzę to jeleń szlachetny. Jeleń szlachetny jest jednym z najbardziej majestatycznych zwierząt leśnych. Jego charakterystyczne poroże, które co roku jest zrzucane i odrasta, może osiągać imponujące rozmiary. Samce są większe od samic i posiadają rogi, podczas gdy samice są pozbawione tych ozdób. Jelenie są zwierzętami stadnymi, żyjącymi w grupach rodzinnych. Charakterystyczną cechą jeleni szlachetnych są ich imponujące poroża, które co roku są zrzucane i odrastają na nowo. Poroże byków może osiągać długość nawet do 1,5 metra i ważyć do 15 kg. Jelenie szlachetne są roślinożercami i ich dieta składa się głównie z traw, liści, pędów drzew i krzewów. W poszukiwaniu pożywienia potrafią pokonywać duże odległości, co sprawia, że są bardzo mobilnymi zwierzętami. W Polsce jelenie szlachetne są objęte ochroną prawną, a ich polowania są ściśle regulowane przez odpowiednie przepisy. Dzięki temu populacja tych zwierząt jest stabilna i nie jest zagrożona wyginięciem. Jelenie szlachetne są zwierzętami stadnymi i żyją w grupach liczących od kilku do kilkudziesięciu osobników. Stada te są zazwyczaj prowadzone przez doświadczonego byka, który dba o bezpieczeństwo i dostęp do pożywienia dla całej grupy. Okres godowy jeleni szlachetnych, zwany rykowiskiem, przypada na wrzesień i październik. W tym czasie byki rywalizują ze sobą o uwagę łani, wydając charakterystyczne ryki i staczając walki za pomocą poroża. Jelenie szlachetne są zwierzętami stadnymi i żyją w grupach liczących od kilku do kilkudziesięciu osobników. Stada te są zazwyczaj prowadzone przez doświadczonego byka, który dba o bezpieczeństwo i dostęp do pożywienia dla całej grupy. Zwierzę drugie to dzik. Dzik to potężne zwierzę, którego nie sposób pomylić z żadnym innym. Jego charakterystyczne kły, które wystają z pyska, czynią go jednym z najbardziej rozpoznawalnych mieszkańców lasu. Dziki są wszystkożerne i niezwykle odporne na trudne warunki życia. Dziki są wszystkożerne, co oznacza, że ich dieta składa się zarówno z roślin, jak i zwierząt. Zazwyczaj żywią się korzeniami, bulwami, nasionami, owocami, a także drobnymi zwierzętami, takimi jak gryzonie, płazy czy owady. Dziki są znane ze swojej inteligencji i sprytu. Potrafią szybko uczyć się nowych zachowań, a także wykazują zdolność do rozwiązywania problemów. Są również w stanie pamiętać miejsca, w których znalazły pożywienie i wracać tam w przyszłości. Dziki są znane ze swojej inteligencji i sprytu. Potrafią szybko uczyć się nowych zachowań, a także wykazują zdolność do rozwiązywania problemów. Są również w stanie pamiętać miejsca, w których znalazły pożywienie i wracać tam w przyszłości. Okres godowy dzików przypada na jesień i zimę. W tym czasie samce stają się bardziej agresywne i rywalizują ze sobą o uwagę samic. Po zapłodnieniu ciąża trwa około 115 dni, a samica rodzi od 4 do 10 młodych. Młode dziki nazywane są prosiętami i rodzą się z charakterystycznymi pręgami na futrze, które zanikają w miarę dorastania. Prosięta są karmione mlekiem matki przez około 3 miesiące, po czym zaczynają stopniowo przechodzić na dietę dorosłych dzików. Dziki są bardzo silne i wytrzymałe, dzięki czemu potrafią przetrwać w różnych warunkach klimatycznych. Są również świetnymi pływakami i potrafią przepłynąć nawet kilka kilometrów w poszukiwaniu pożywienia lub nowego terytorium. Dziki potrafią być niebezpieczne dla człowieka, zwłaszcza jeśli poczują się zagrożone lub jeśli są w pobliżu ich młodych. W takich sytuacjach mogą zaatakować, używając swoich ostrych kłów. Trzecie zwierzę to sarna. Sarna to mniejszy kuzyn jelenia, który również można spotkać w polskich lasach. Charakteryzuje się pięknym, rudym futrem i delikatną budową ciała. Sarny są zwierzętami bardzo płochliwymi i trudnymi do zaobserwowania, gdyż unikają kontaktu z ludźmi. Często można je zauważyć na skraju lasu, gdzie mają lepszy widok na otoczenie i mogą szybko uciec w razie niebezpieczeństwa. Sarny są zwierzętami bardzo szybkimi i zwinnymi. Potrafią osiągnąć prędkość do 60 km na godzinę i są w stanie wykonać długie skoki, co pomaga im uciekać przed drapieżnikami. Sarny są bardzo czujnymi zwierzętami i mają doskonały słuch oraz wzrok. Dzięki temu są w stanie szybko zareagować na zbliżające się niebezpieczeństwo. Dieta saren jest dość różnorodna i zależy od pory roku. Latem sarny żywią się głównie trawą i ziołami, natomiast zimą ich dieta składa się głównie z pędów drzew i krzewów. Sarny rodzą zazwyczaj jedno lub dwa młode, które nazywane są koźlętami. Po urodzeniu koźlęta przez kilka tygodni ukrywają się w trawie, a matka odwiedza je tylko w celu karmienia. Sarny są zwierzętami terytorialnymi. Samce w okresie godowym wyznaczają swoje terytorium, które bronią przed innymi samcami. Terytorium to jest często oznaczane poprzez ocieranie poroża od drzewa. Lis rudy jest wyjątkowo przystosowany do różnorodnych środowisk. Może żyć w lasach, na terenach rolniczych, a nawet w miastach. W przeciwieństwie do innych dzikich zwierząt, lis potrafi doskonale radzić sobie w obecności człowieka i często wykorzystuje resztki jedzenia pozostawione przez ludzi jako źródło pożywienia. Lis rudy ma bardzo rozwinięty zmysł słuchu. Co pozwala mu wykrywać ofiary pod ziemią. Może usłyszeć gryzonia kopiącego pod powierzchnią ziemi z odległości nawet 30 metrów. Dzięki temu zmysłowi lis potrafi skutecznie polować na gryzonie, które stanowią główną część jego diety. Lis rudy ma również doskonały zmysł węchu. Potrafi wyczuć zapach ofiary z odległości nawet 60 metrów. Zmysł węchu pomaga mu również w komunikacji z innymi lisami, ponieważ wykorzystuje go do oznaczania swojego terytorium. Lis rudy ma bardzo rozwinięty zmysł słuchu, co pozwala mu wykrywać ofiary pod ziemią. Może usłyszeć gryzonia kopiącego pod powierzchnią ziemi z odległości nawet 30 metrów. Dzięki temu zmysłowi lis potrafi skutecznie polować na gryzonie, które stanowią główną część jego diety. Lis rudy ma również doskonały zmysł węchu. Potrafi wyczuć zapach ofiary z odległości nawet 60 metrów. Zmysł węchu pomaga mu również w komunikacji z innymi lisami, ponieważ wykorzystuje go do oznaczania swojego terytorium. Lis rudy jest zwierzęciem bardzo inteligentnym i sprytnym. Potrafi wykorzystać różnorodne strategie polowania, aby złapać ofiarę. Potrafi na przykład udawać rannego, aby zwabić ofiarę w zasięg swoich zębów. Lis Rudy jest również znany ze swojej zdolności do adaptacji. Potrafi na przykład nauczyć się otwierać pojemniki na śmieci, aby znaleźć pożywienie. Jest również w stanie przetrwać w bardzo trudnych warunkach, takich jak ekstremalne zimno czy susza. Zwierzę Piąte to Ryś. Ryś to największy przedstawiciel rodziny kotowatych w Polsce. Jego charakterystyczne pędzelki na uszach i krótki ogon czynią go jednym z najbardziej tajemniczych mieszkańców lasu. Rysie są zwierzętami samotnikami i polują głównie na małe ssaki. Polskie rysie są pod ochroną, ponieważ ich populacja jest zagrożona. W Polsce żyje około 200 osobników. Ceo czyni je jednymi z najrządszych dużych drapieżników w kraju. Polskie rysie mają charakterystyczny wygląd, z długimi nogami, krótkim ogonem i pędzlami na uszach. Ich futro jest gęste i puszyste, co pomaga im przetrwać w chłodnym klimacie. Rysie są doskonałymi myśliwymi, polującymi głównie na małe i średnie ssaki, takie jak zające, sarny czy daniele. Ich umiejętności łowieckie są podziwiane przez wielu badaczy i miłośników przyrody. Te koty są bardzo terytorialne i potrzebują dużych obszarów do życia. Ich terytorium może wynosić nawet kilkaset kilometrów kwadratowych, co sprawia, że ochrona ich siedlisk jest kluczowa dla przetrwania gatunku. Rysie są zwierzętami samotnymi i spotyka się je zazwyczaj pojedynczo, chyba że jest to okres godowy lub samica wychowuje młode. Wówczas można zaobserwować niewielkie grupy tych kotów. Rysie są gatunkiem bardzo cichym i skrytym, co utrudnia badania nad ich życiem i zachowaniem. Większość informacji na ich temat pochodzi z obserwacji śladów i nagrań z kamer pułapek. Polskie lasy są pełne tajemnic i piękna, które często umykają naszej uwadze. Warto więc poświęcić im nieco więcej czasu i zainteresowania, aby odkryć je na nowo.